Mamy takie równanie 6 plus 3w równa się pierwiastek z 2w plus 12 plus 2w. No i naszym celem jest rozwiązanie tego równania. No i zachęcam może do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozwiązania. No dobrze, więc zwykle równania dobrze jest zaczynać od określenia dziedziny, dlatego że w trakcie rozwiązywania możemy wykonać różne manipulacje, które doprowadzą nas do pewnych nowych rozwiązań, które nie są rozwiązaniem oryginalnego równania. Wobec tego, no tutaj mamy, prawda, pod pierwiastkiem musi być wyrażenie dodatnie, czyli musi być spełniony warunek 2w plus 12 musi być większe równe 0, no czyli w musi być większe równe minus 6. Więc to jest dziedzina naszego równania. No i na końcu, jak dostaniemy jakieś rozwiązania, musimy sprawdzić, że rzeczywiście w jest większe równe minus 6. Żadne rozwiązanie, gdzie w jest mniejsze od minus 6, nie może być rozwiązaniem takiego równania. No dobrze, no więc zacznijmy tutaj. Więc tak, ja bym najpierw przerzucił to w na drugą stronę, tak żeby mieć pierwiastek po jednej stronie wyrażenia bez pierwiastka po drugiej, a potem może byśmy podnieśli obie strony do kwadratu po to, żeby się pozbyć tego pierwiastka. No dobrze, czyli odejmujemy 2w od obu stron. No i w ten sposób dostajemy 6 plus w jest równe pierwiastek, 2w znika z prawej strony, 2w plus 12. No i tak jak mówiłem, żeby się pozbyć tego pierwiastka, podnosimy obie strony do kwadratu. I to jest miejsce, gdzie mogą nam się pojawić nowe rozwiązania, dlatego że to samo byśmy dostali, gdybyśmy tutaj mieli minus. Prawda? Też po podniesieniu do kwadratu ten minus zniknie. I dlatego właśnie podnosząc równania do kwadratu, należy potem sprawdzić, czy wszystkie rozwiązania tego równania, tego, które tutaj mamy, są rozwiązaniami tego naszego pierwotnego równania. No dobrze, czyli podnosimy. Tutaj jest tak, 36 plus 2 razy 6 razy w, czyli 12w plus w kwadrat. No i to jest pierwiastek do kwadratu, czyli to, co pod pierwiastkiem. Widzimy, mamy równanie kwadratowe, przerzucamy wszystko na jedną stronę, czyli tak, w kwadrat, potem jest 12w minus 2w, czyli plus 10w i potem jest 36 minus 12, czyli plus 24 i to jest równe 0. Czyli mamy równanie kwadratowe. No dobrze, i teraz to równanie można metodą na przykład rozkładu na czynniki rozwiązać, ale my rozwiążemy może metodą liczenia delty i tak dalej, czyli wykorzystania wzorów na rozwiązanie równania kwadratowego. Czyli tak, delta to jest b kwadrat, czyli 100 do kwadratu minus 4, przepraszam, 10 do kwadratu, prawda, czyli to jest razem 100, 10 do kwadratu minus 4 razy 24 to jest 100 minus 96, czyli 4. Wobec tego mamy takie rozwiązania. W1 to jest minus 10 plus pierwiastek z delty, czyli plus 2 przez 2a, czyli 2. No i to jest minus 10 plus 2. No to jest minus 4. I W2 to jest minus 10 minus 2 przez 2, czyli to jest minus 6. No dobrze, i teraz sprawdźmy, czy rzeczywiście te dwa rozwiązania są rozwiązaniami naszego pierwotnego równania. Czyli wstawiamy, no sprawdzamy najpierw, że oba spełniają ten warunek, prawda? Zarówno minus 4, jak i minus 6 są większe równe od minus 6, czyli to wyrażenie podpierwiastkowe jest większe równe 0 wtedy. No, oba te rozwiązania należą do dziedziny, czyli nie możemy ich tak od razu wyrzucić. Natomiast jeszcze mogło się zdarzyć, że w procesie podnoszenia do kwadratu otrzymaliśmy pewne dodatkowe rozwiązanie. Czyli sprawdzamy teraz najpierw w równe minus 4. Wstawiamy, czyli 6 plus 3 razy minus 4 to jest 6, no minus 12, czyli minus 6 to jest lewa strona, a prawa strona jest pierwiastek z 2 razy minus 4 plus 12 i plus 2 razy minus 4. Wobec tego to jest co? Pierwiastek z minus 8 plus 12, czyli to jest pierwiastek z 4. Minus 8, pierwiastek z 4 jest 2, minus 8, czyli to jest minus 6.
Zgadza się. Zatem rzeczywiście minus 4 jest rozwiązaniem naszego pierwotnego równania. No i teraz w równe minus 6, znowuż po lewej stronie mamy 6 plus 3 razy minus 6, czyli to jest 6 minus 18, zatem minus 12. Natomiast po prawej stronie mamy pierwiastek z 2 razy minus 6 plus 12 plus 2 razy minus 6. No, czyli to jest pierwiastek z 0 minus 12, czyli rzeczywiście minus 12, zatem minus 6 również jest rozwiązaniem naszego równania. Czyli nasze równanie ma dwa rozwiązania, minus 4 i minus 6.